I raz, dwa, trzy, dobry wieczór. Już odpalam sobie live'ika tutaj na fanpage'u i ogarniamy temat. Dobra, widzę komentarze, widzę co się tutaj dzieje. Dobra, ostatnio skończyliśmy na O, zaczynamy P. Ja już zasiadam. Witam gorąco. Zamieniam się w Żaczka. Oj, Andrzej, ty już nie bądź taki skromny. I odpalę jeszcze live'a tutaj na komórze, żeby widzieć lepiej wasze komentarze. Dobry wieczór jeszcze raz wszystkim serdecznie. Daję, daję, nie przestaję, udostępniajcie transmisję, niech się niesie. Za chwileczkę zaczynamy. No i mam wszystko. Witam serdecznie Marku, witam Krzysztofie, witam Andrzeju. Witam wszystkich oglądających, udostępniajcie oczywiście. Kto poznaje numer? Dobry wieczór, jeszcze raz witam wszystkich serdecznie na siódmej już części transmisji Jak obrabiam swój muzyczny repertuar, w którym to pokazuję wam wszystkie tajniki
mojego muzycznego warsztatu. Możecie podglądać, jak edytuję style, jak edytuję barwy brzmienia, jak nakładam na nie efekty, jak zmieniam głośności, jak gram dane utwory, jak mam napisane teksty, jak to u mnie wygląda, nawet mój pokój możecie zobaczyć, więc wszystko, co mam, jest dzisiaj dla was, więc witam was serdecznie w moim skromnym muzycznym zapleczu, które nazywa się Akademia Keyboardu. Ja nazywam się Jerzy Strużycki, dzisiaj przed wami na instrumencie Yamaha Genos obrabiam swój repertuar, który gramy na weselach, bo pamiętajcie, że rok temu przesiadłem się z instrumentu Yamaha Tyros 4 na, to już będzie prawie 2 lata, na Genosa czy też Genosa, no i pewne tematy się po prostu z tego repertuaru pozmieniały, pewne trzeba było przeedytować, trzeba było popodmieniać barwy, style, jakieś tam teksty popodpinać, co tam nie działało, więc ten repertuar do dzisiaj poprawiam, do dzisiaj edytuję, do dzisiaj szlifuję. Zostało mi dosłownie kilka ostatnich takich live'ów. Obiecałem sobie, że skoro mam robić to w domu, przed ścianą tutaj z boku, wolę to robić z wami, przed kamerami, żebyście mogli od razu zobaczyć, jak to po prostu wygląda. Więc witam was jeszcze raz serdecznie, gorąca prośba do wszystkich, udostępniajcie transmisję, niech się niesie świat. Jeśli chodzi o numer, to był oczywiście 5 bieg, tak, 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 tutaj na pewno wszyscy wiedzieliście, wszyscy zgadliście, tutaj nie ma za bardzo co edytować, ewentualnie tą gitarę mogę dać troszeczkę głośniej, która grała to solo i zaraz sobie tą solówkę jeszcze raz zagramy, zmieniłem tylko głośność tej gitarki, zapiszemy to i zobaczymy, jak to chodzi. Co, Robert, poskładałeś? Jeszcze walczysz. Robert, poskładałeś, bo widziałem, że fota z boju całkiem niezła. Sporo się tam narozkręcałeś. Mnie też to na pewno czeka, chłopaki. Ja jestem numer 3 w kolejce chyba. Adrian był pierwszy, Robert był drugi, ja jestem numer 3. A czekasz na przyciski, powinny być dzisiaj. No to ładnie, ale nie ma. No zawsze tak jest, pewnie DPD ci wierzy. No ale dobra, jedziemy z tematem. Tam nie było co edytować, tutaj jest wszystko. A tutaj też będzie w porządku. O, trąbeczki za głośno. Zobaczymy. Dobra, widzę, że pewien temat jest za głośno, na pewno są to trąbki, które wyrwać chcą uszy. Dobra, zobaczymy sobie tak. Ja z tej trąbki zawsze sobie ściągam troszeczkę wysokich tonów, bo mnie aż gryzą uszy. Trąbka jest fajna, ale... On brzmi znacznie cieplej dla uszu. Troszeczkę ta barwa jest krzykliwa jednak. I zaraz zobaczymy, jak się to będzie przybijać. Raz jeszcze. Dobra, troszkę mogę ją jednak podgłośnić. Damy na 6,5. Zapiszemy raz jeszcze. Ewentualnie możemy do tego dorzucić jakieś brasy albo ewentualnie z kategorii woodwind.
coś takiego, co zrobi nam troszkę niższe tło. Sax section się do tego nadaje. Okej. Dojedziemy. Sync starta trzeba jeszcze zapisać. Dzień dobry Jarku, dzień dobry Łukaszu. Dobra, tak by sobie to chodziło, tutaj też stylu nawet nie mam zamiaru edytować, wszystko się wszakże muzycznie zgadza. Perkusja jeszcze z Tyrosa, czwóreczki, widzę, że nie edytowałem tutaj, talerze może zmienimy, zaraz zobaczymy jak sobie chodzą. Haha, jest moc od razu. Słuchajcie, posłuchajcie sobie tego jeszcze raz, to jest Real Drums Kit. Zestaw, który był w Tyrosie czwóreczce i tutaj od razu... dobry wieczór, Jarku, tak. Tutaj od razu posłuchajcie sobie różnicy, jak postawimy tylko Rock Drum Kit z Revo Drums, jak to się od razu zaczyna odzywać. Puszczam wam tylko start, posłuchajcie samej perkusji tej Real Drum Kit, jak sobie chodzi. Zmienimy zestaw. I nowy zestaw. I stary zestaw. Dobra, porównamy sobie to jeszcze z pop drum kitem. Okej, zostawimy tego rock drum kita. Troszkę możemy z niego chyba reverbu ściągnąć, bo jest 20. Zostawimy 15. Od razu te brawa są lepsze, nie? Dobra, no i ten zestawik perkusyjny sobie zapiszemy. W jaki sposób? Jeszcze raz mówię. Robiąc tą edycję stylu, podmieniając ten zestaw perkusyjny tutaj w mikserze, ja robię nakładkę na cały styl, na każdej wariacji zmieniam ten zestaw perkusyjny. Zanim to zrobicie, przez sekcję miksera, upewnijcie się, że na każdej wariacji
w rytm 1 macie ten sam zestaw perkusyjny, a nie podstawiony inny instrument, bo kiedy to zrobicie z miksera, ten instrument podmienia się na cały styl, na każdą wariację. Robiąc to poprzez style kreatora, możecie każdą wariację edytować sobie osobno. Więc ja teraz zmieniłem to poprzez mikser tutaj, na wyświetlaczu kliknąłem mikser na dole, a potem wybrałem sobie zestaw perkusyjny. I teraz wchodzę w style kreatora, klikam menu, style kreator jest na menu 2, klikam save, sorry za mikrofon, zwykle. Piękna młoda, dopisujemy Genos. Proszę bardzo. Styl z dopiskiem Genos, to znaczy, że ja już tutaj byłem, więc posłuchajmy sobie teraz starego zestawu. Czytajmy tylko inną registrację, żeby nie było przypału. Dobra, a już tu zostawiłem. Jakby sobie to po prostu wyglądało w nowym stylu. Troszeczkę odświeżonym wystarczył delikatnie zmienić zestaw perkusyjny. A następnie teraz przypiszę sobie ten styl zmieniony pod inną nazwą do tej rejestracji. W tym celu wybieram ten styl, klikam Memory, tu z wyświetlacza wam pokażę. Memory, jedyneczka, potem bank rejestracyjny, file, save, piękna młoda, save, yes. I mamy temat zapisany. Kurczę, widzę, że bateria mi się kończy w mikrofonie bezprzewodowym, bo zaczyna dziwnie świerszczeć. No może mnie przerwać, to przeproszę was z góry, ale dzisiaj tak, live'ik. Do godzinki musimy ogarnąć kilka tematów, chociaż tą literkę P zamknąć, zobaczymy jak pójdzie dalej. Cześć Damian, cześć Mateusz, cześć Wioleta. Słuchajcie, to jest styl, który pochodzi chyba z Tyrosa dwójki, trójki. I spójrzcie sobie, co pacjent miał na myśli, projektując ten styl, nakładając na każdą ścieżkę 40 reverbu na dolnej linii. Spójrzcie tutaj, 40 reverbu na każdej partii. To powoduje, że ten styl jest totalnie rozmyty, nieselektywny. No po prostu nie ma buta, znaczy buta to może i ma z butów, może i też wyrywa, ktoś za dużo wypije. Natomiast nie ma po prostu tej selektywności, tej klarowności brzmienia, robi się tylko jedna wielka muzyczna kołomyja. Ja sobie zacznę przede wszystkim od ściągnięcia tego reverbu totalnie, szczególnie z linii basowej. Zaraz zobaczymy, gdzie tam sobie ten reverb zostawimy i będziemy go ewentualnie dokładać. I zaraz zobaczymy, czy da się jakiś zestaw perkusyjny podmienić, bo tutaj chyba mapowanie też nie będzie się za bardzo zgadzało, więc pokażę wam szybką przeróbkę tego stylu, chociaż widzę, że tutaj już brzmienia popodmieniałem na te takie troszeczkę nowsze. Zaraz zobaczymy, co da się z tego więcej wydusić. Zobaczymy sobie tylko solo tej perkusji. Ona tu nawet nie gra.
Okej, to są przejścia. Okej, niech to sobie chodzi tak. Zaraz zobaczymy, czy z jakiegoś innego zestawu perkusyjnego da się te przejścia zastąpić. Pewnie nie, bo pewnie mapowanie się nie będzie zgadzało, ale zaraz sobie zobaczymy. Okej. No i proszę bardzo, ZDM-a. Dubstep. Też by były dobre. Ten nie? O, szlagier kit, ale zamiata. Dobra, zobaczymy sobie w szlagier kicie, co tu się dzieje. Okej, ściągniemy reverbu. No okej. Na razie to tak zostawimy. Brzmienie basowe. No i gitara chodzi jak trzeba. Tylko wystarczyło reverb ściągnąć. Bas Disco Polo z lat 80., tak. Okej. Teraz tak, ściągnę troszeczkę jeszcze na tych przejściach, a zobaczymy tego Edema. Ten szlagier dodaje tutaj polotu jednak. Dobra. Zobaczymy sobie teraz misję taką, która nazywa się Drum Setup. Zobaczymy, co możemy wydusić z tej perkusji jeszcze. Bo też chodzi jak Tyros 2. O, proszę, Tiesto. Okej. Prawie fajny ten zestaw perkusyjny. Przejście jest super, ale... No ale reszta tak nie do końca jednak. Przydałyby się jednak jakieś hi-hety. Okej, dobra. Tu gada całkiem fajnie. Okej, teraz możemy ewentualnie dać troszkę... troszkę reverbu. Ale to wystarczy w zupełności.
Okej, robi się to powoli troszkę ciekawsze. Zaraz zobaczymy sobie jeszcze drum setup tam, jakiś talerz, jakiś zaraz ride może dorzucimy, zobaczymy. Spójrzcie, jak się zmienia w ogóle brzmienie. Teraz możemy tutaj rzucić troszkę naprawdę reverbu. Okej, zrzucimy takie bogate. One dołu nie mają. Next generation. Widzicie, jak długo się szuka dobrych padów, żeby to pasowało do brzmienia? O, 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 o. Troszeczkę rozjaśnimy korekcją. Dobra, zobaczymy teraz te smyczki. Dobra, teraz tak. Ostatnie co zostało, to sprawdzić, co z tą perkusją tam się dzieje. Z
Sorry za mikrofon, jak zwykle. Wejdziemy w drum setup, w style kreatora. No pewnie, Andrzejku, słuchaj, podstawą są odsłuchy. Kupisz już tak naprawdę 500, 800, 1000 zł, a już jak półtora wydasz, to już naprawdę będziesz miał petarda brzmienie. Najważniejsze jest to, aby to w miarę rzeczywiście odzwierciedlało to, co ty robisz potem, bo jak dobrze wysterujesz, ustawisz głośności ścieżek, parametrów, ekwalizację, to potem to będzie grało całkiem fajnie. Dobra, zobaczymy, co się tu z perkusją... Co się da tutaj z perkusją zrobić. Nie wiem, czemu nie mogę jej... Dobra, mam tu ochotę dodać jakiś talerz z bardziej naturalnym wybrzmieniem, bo ten taki syntetyczny zestaw a la house kit to mnie za bardzo nie bawi. Dobra, wejdźmy sobie w style kreatora, zobaczymy, co tu się dzieje. Czy da się coś zrobić w ogóle? Drum setup. Chyba jest tutaj. Hi-hat. Okej. Zostawimy sobie coś takiego. Poszukamy... Jesteś. Troszeczkę ściągniemy tą stopę, bo wyrwie głośniki. I zobaczymy, co na to werbel. Nie, zostawimy sobie werbel jedyneczkę. Okej. Zapiszemy ten styl, plastikowa genos. Nie będę mógł przez to pokazać niestety, jak to chodziło przed chwilką, ale nie, mam chyba plastikowa bez nazwy genos, to chyba będzie Styrosa 4 jeszcze, ostatnia edycja 2.18. No pewnie zmieniaj 9.75, to masz nagienka, tutaj jest bardzo, bardzo duża różnica, bo jest przepaść pomiędzy tymi dwoma instrumentami. Sam widzisz, jakie możliwości edycyjne można na takim genosie sobie ukręcić. Dobra. Jedno, co mi chodzi po głowie, to troszeczkę reverbu na te smyczki, żeby się stały takie płynniejsze, miękciejsze troszkę. Dobra. Spróbujmy sobie rzucić ten talerz bardziej taki otwarty tutaj. On jest tutaj. Nie, 7.5 już... 7.5 to jest za dużo. Tutaj w nazwie macie Hi-hat Hat Edge 50 PD, to znaczy, że on jest tak jakby sample z
z wartością Velocity 50. Jak dacie go na 75, to on będzie bardziej otwarty. Jak dacie na 99, to będzie już w ogóle otwarty. Ok, co zrobić, żeby pokazał nam się werbel? No prosta sprawa. Troszkę ściszymy sobie tą stopkę. Troszeczkę ściszymy. Troszkę ściszymy ten werbel jednak. Dałbym na niego, jeśli by się dało, ale się nie da. Da się w sumie. Właśnie więcej pogłosu. Dobra. I zapiszemy sobie to teraz jako plastikowa Ginos, Genos i tak dalej. No, ten zestaw zaczął jakoś lepiej troszkę gadać. Teraz patrzcie tutaj. To jest to, co było. Przed chwileczką, jak prezentowałem na początku, posłuchajcie, Tyros 2 bodajże. Genos. Troszkę stopę widzę ściszyłem, ale chciałem podkręcić jeszcze perkusję, o czym zapomniałem. No i teraz pokazały nam się tutaj werbelki, pokazał nam się ten hat edge, który otwieraliśmy tam na 50. Teraz można to zapisać i zaraz zobaczymy, jak to będzie tutaj chodziło. Zapiszemy to może przez style kreatora raz jeszcze. Zapiszemy to teraz jako registrację. No i widzę. Okej. Intro trzeba zrobić od razu. Teraz tak. Widzę, że na intro będzie za głośno perkusję. W ogóle tu się coś dzieje niedobrego. To zrobimy sobie tak, ściszymy sobie tutaj cały rytm 2 na tym intro. Rytm 1, rytm 2. Okej. Dobra, zapiszemy to. Okej, ściszymy jeszcze te belsy, które tutaj rzuciłem. Take me out, 80. Zapiszemy też to w stylu. I chyba z tego dna szybko więcej nie wykrzesam. I zaraz sobie zobaczymy.
Okej, widzę, że zakończenie też trzeba ściszyć. To jest właśnie symbol stylu, który był bardzo źle zrobiony. To znaczy, co to znaczy? Na wariacjach były pozapisywane tak naprawdę różne velocity i przez to trzeba było równać ten styl, jego głośność pomiędzy ścieżkami tutaj na głośnościach po prostu ścieżek w danej wariacji, żeby teraz zakończenie było tak samo na tej samej głośności, co główna wariacja, to trzeba je ściągnąć o 25. Ja zrobiłem zmiany... czekaj, Andrzejku. Robiąc zmiany w stylu, z automatu w registracji wchodzą zmiany. Tak, jeśli ta registracja czyta ten styl, to te zmiany wchodzą. Natomiast nie wszystkie zmiany, na przykład nie pamiętam, czy głośność ścieżek. Trzeba by to było sprawdzić, ale polecam sobie ten styl jeszcze raz wybrać i go jeszcze raz wczytać. Wtedy na pewno będziesz miał pewność, że jest ok. Dobra, bo to tutaj tak sobie zrobimy. No tak, tu jest na 60, tam jest na 70, wejdziemy w style kreatora, tutaj ściszymy na 60. Save. OK. I lecimy z tematem dalej. Koniec kompresor. Dobra, w efekcie troszeczkę za bardzo ściąłem stopę i za bardzo nie ma dynamiki w stylu, więc dorzucimy sobie tutaj tą stopę z powrotem na rec channel i zobaczymy w drum setup. Tą stopę troszeczkę podciągniemy na 115. Następnie zapiszemy ten styl jeszcze raz. Wybierzemy go, zapiszemy zmianę i jedziemy. No i teraz chodź. I tak naprawdę więcej z tego stylu nie wyciągnę na szybko. Więcej z niego nie wyciągnę na szybko. Tak sobie było. Tak jest. Stara perkusja, spójrzcie, jaki karton jest w ogóle. Tam jest ten werbel jak karton, jeszcze z takim pogłosem rozsypanym. Dobra. Jeszcze co mi chodzi, to bym troszeczkę ściągnął... z tych hi-hatów wysokich tonów i to jest bodajże... Tak, tutaj. Z tego zestawu troszeczkę ściągniemy, ale to już zapiszemy jako registracja. Memory i jedynaczka. Dobra. Jedziemy dalej z tematem Masters Podróż do Gwiazd. To tam jeszcze zobaczymy wokalizer, czy wszystko sobie chodzi tak jak trzeba. O, tekst nie jest podpięty, spójrzcie. Dobra, to od razu mały instruktaż, jak podpinamy teksty. Wybieram swoją plastikową Biedronkę, klikam w teksty, widzicie, mam tekst do pierwszej miłości, to jest w ogóle inny numer. Na dole po lewej są moje... mój folder z tekstami, wybieram plastikową Biedronkę, następnie klikam Memory. Upewniam się, że na wyświetlaczu mam zaznaczony przycisk tekst, tylko wtedy mój tekst się zapisze i przypisze do registracji. Klikam Memory, następnie jedyneczkę. Memory, jedyneczka. Potem klikam tutaj w lewym górnym rogu na nazwę banku rejestracyjnego i zapisuję go File, Save. Save here pod tą samą nazwą totalnie
I wczytując naszą registrację, teraz spójrzcie, plastikowa Biedronka, mamy tekst do plastikowej Biedronki. Więc to jest tyle z tematu. Lecimy z dalszym numerem, Podróż do Gwiazd. Tutaj chyba jest na stylu, a prawie fabrycznym, pamiętam, ale zobaczymy. Tu się chyba powinno wszystko zgadzać. Ale ja się jaram tym Justiki, tę masakra. Sama perkusja. Okej, okay, ten zestaw widzę od razu trzeba, reverbu 40, trzeba go podciągnąć do góry. I teraz tak, co jest tutaj zrobione? Aha, widzę, że styl jest tak zrobiony i zapisany, więc z tej registracji drugiej... Zapiszemy sobie to, wejdziemy w style kreatora, te zmiany nadpiszemy, Podróż do Gwiazd, napiszemy Genos, dobrze. I teraz tak, zmienimy sobie tak naprawdę głośność tego Justic Kita, który tutaj chodzi, na 70, ściągniemy z niego troszkę reverbu. Bo znowu, styl Styrosa 4, spójrzcie ile jest ponakładanych reverbów. To jest styl, który wyciągnąłem z Styrosa 4, gdzieś go tam przeedytowałem, delikatnie pozmieniałem, gdzieś go posklejałem, ale spójrzcie, bo efekty, te głośność reverbu kopiuje się wraz ze ścieżkami, ile tego reverbu jest tutaj ponakładanego. Ale akurat do tego numeru to całkiem pasuje, więc nie mam nic przeciwko. Style Creator, zapiszemy to jako Podróż do Gwiazd Genos, zobaczymy jak to będzie sobie gadało. Tak jest idealnie.
No i tak by sobie ten setup chodził po tej mojej drobnej edycji. Ja wejdę teraz w style kreatora, zapiszę ten styl jeszcze raz, żeby mi się te wartości efektów i głośności ścieżek zapisały. Teraz wczytamy registrację, ona powinna być tak jak trzeba. Dobra, tutaj by mi jeszcze brakowało tylko... Okej, okay, czasem tak się zdarzy, że chciałbym sobie na saksofonie jakimś zagrać, a że tu mam zajęte na tej registracji trzy brzmienia prawej ręki naraz, to za bardzo nie mogę już do tego dołożyć, a jak coś ściągnę, to mi brzmi to za pusto. Co mogę zrobić? No czasami się tak zdarza, że korzystamy z One Touch Settings, prawda? Ja mogę sobie te One Touch Settings oczywiście przypisać we własnym zakresie do tego stylu. Z reguły na przegrywki używam czwórki i wiem, że jak mam styl dobrze zrobiony, to pod czwórką zawsze jest jakaś fajna barwa. Tutaj niestety mamy jakąś trąbkę pogrzebową z jakimś Dark Angel padem i Cyber padem. Dodatkowo na to jest nałożony efekt sustain, bo miałem go w tym piano. No i brzmi to całość jak... Tu brzmi pięknie, a zrobimy trąbkę. No jest kaszanka. Więc ja sobie na tym czwartym tutaj ustawię taki bardzo fajny saksofon, miękki, balladowy. Pięknie on brzmi. Dorzucę tylko do niego, dużo nie trzeba, troszeczkę. Troszeczkę reverbu. I teraz zapiszę sobie ten saksofon pod przyciskiem OTS One Touch Settings 4. Jak to robię? Klikam memory, następnie mojej OTS 4. Teraz pojawia się komunikat, że żeby dane zostały zapisane, musimy po prostu zapisać ten styl. Klikamy sobie jest, następnie zapisujemy nasz styl, oczywiście pod tą samą nazwą, żeby nam się zapisało. No i co się dzieje? Wczytuję registrację, mam piękne piano. Klikam czwórkę. Super, i ten cyberpad nawet mi pasuje do tego saksofonu, to sobie jeszcze raz klikam memory, czwóreczkę, jest, zapisuję styl i jak kiedykolwiek najdzie mnie ochota, żeby na tym stylu zagrać sobie solóweczkę, to już będę miał fajny saksofon tutaj do tego podpięty i podrzucony. Lecimy, następny numer, jeszcze tylko zobaczymy, czy tutaj tekst się zmienia tak jak trzeba. Jest okej, tutaj widzę też jest Podróż do Gwiazd, wybierzemy sobie tutaj Podróż do Gwiazd Genos. Na tej wariacji pierwszej zapiszemy to bez przypału. Okej. Tekst się przewija. Vocalizer. O, vocalizer nie działa. Nie działa nam przycisk. Dobra. A tu działa. Dobra. Tu już trzeba. To tutaj działa. Haha, numer zrobiony, zdaje się. We'll be right back.
No i okej, za bardzo tutaj nie ma co chyba psuć tego stylu. Gada sobie to całkiem fajnie. To jest akurat kopia 1 do 1 Stereosa 4 brzmieniowo, więc to chodziło tam praktycznie identycznie. No, akordeon podmieniłem tutaj, widzę. Nie będę tutaj nic ruszał, naprawdę. Wszystko się zgadza. Wokalizery działają, wszystko jest ok, lecimy dalej. Pragnienie miłości, tutaj chyba też byłem. W zakończeniu tutaj ten bas tylko można by przyciszyć na sam koniec, co tu zrobił taką... A, się po prostu tak rezonuje w moim pokoju na A. Dobra, tutaj chyba jest cały czas tak samo. Dobra, to jest to. Tekst się zgadza, wokalizer się zgadza, nie ma tutaj co zmieniać, wszystko jest dobrze tonacyjnie też. Następny numer to chyba... To chyba też znacie. Dobra, tutaj nie mam podpowiedzi, że ma być main B, to sobie zapiszemy to na tablicy zadań domowych, choć słyszę, mikrofon mi trzeszczy. Zaraz się skończy bateria pewnie, ale cóż, trudno się mówi, prawdziwa miłość, tekst, ja sobie zapisuję do poprawki. Miłość, tekst. Chodzi o to, że na wariacji A. Mogę tą wariację usunąć tak naprawdę, bo chyba się tutaj nie przydaje. No, w sumie też byłoby głupie, nie trzeba by było tekstu przerabiać. Dobra, ja sobie tą wariację A po prostu stąd wyczyszczę, bo mi się za bardzo nie przyda do mojego grania. To. Więc wejdziemy w Rec Channel, po prostu nie będę przerabiał tekstu, usunę wszystko z wariacji A, to ta wariacja się automatycznie wyczyści. Delay, yes. Kawa mi się skończyła, lecę do kuchni, bo żona zajęta oglądaniem. Andrzejku, kurczę, proszę cię bardzo. A weź co, przypomniałeś mi się, herbatka nie skończyła wszakże. Mam prawie cały kubek dzisiaj. Dużo gadam, dużo gram. Ale zauważcie, że nie śpiewam. Po pierwsze dlatego... Znaczy może nie dlatego, żeby wam uszy nie zwiędły, natomiast dlatego, że chciałem dzisiaj pograć instrumentalnie, żeby zobaczyć, jak YouTube podchodzi do praw autorskich coverów, bo jak pojawia się wokal, to momentalnie wszystkie roszczenia w filmach się pojawiają, potem nie będzie można na takich filmach gdzieś tam wyświetlać reklam, zarabiać
I będą jakieś, nie daj Boże, w razie jakiegoś większego sukcesu kanału, mogą być jakieś małe przypały z prawami autorskimi, więc jak będziemy grali instrumentalnie, to chyba nie powinno być takich tematów. YouTube się z tego nie, tutaj nie domyśli, co my sobie gramy. Dobra. Styl zapiszemy. I nie będzie, no pewnie, nie ma wariacji, a to się już nie da po prostu pomylić. Dobra, teksty działają, vocalizer działa, to zostawiam, tonacje są git, styl chodzi fajnie. Prawy do lewego, tutaj też byłem, nie ma za bardzo co edytować. Gitarę bym ewentualnie zmienił, bo jest jeszcze stara. Zaraz zobaczymy, czy nowa gitara się to sprawdzi. Dobra. Memory jedyneczka, prawy do lewego, file save, ok. Haha, sync starta nie ma. Pewnie, że musi być. Jedziemy. Ale ta gitara mi się podoba. Dobra, gada to dużo, dużo lepiej. Zapiszemy sobie tylko delikatnie głośność tej gitarki na 110. Zapiszemy to jeszcze raz. Ten numer śpiewa wokalistka. Nie mam tu się do czego muzycznie przyczepić. Prezentacja, przekorny los. Następny numer tu chyba też jest ok. O, zaraz bateria padnie. Już ledwo świeci, ale jedziemy jeszcze. Proszę cię bardzo, Dorotka. Dobra, chciałem sobie ten Studio Kit zamienić na jakiś Revo Drums. Zobaczymy, jak to będzie gadało. Nie ma sensu tego zmienić, jest okej.
Bas tutaj, stopa się zgadza, została edytowana, gitary, brzmienia tutaj, tej pady jest wszystko, nie no, wszystko jest na nowych brzmieniach praktycznie, nie ma za bardzo co tego edytować, wszakże styl ma w nazwie. Genos, to znaczy, że ja tu byłem, ten styl edytowałem, jest już po pierwszej takiej przeróbce, więc za bardzo nie ma tutaj co ogarniać. Wczoraj na transmisji nawet śpiewałem ten numer, więc tutaj muzycznie po prostu wszystko się zgadza. Przetańczę z tobą, chcę całą noc, no to tu jest styl 6 ósmych slow rock. Polecam do tego numeru, idealny po prostu. Jedna rzecz pójdzie do zmiany. Zaraz zobaczymy sobie ten stick kit, który chodzi po rancie perkusji. Mi się tutaj bardziej podoba z tego jazz stick kita. Zobaczymy, czy możemy go wyciągnąć tutaj i wstawić. Zobaczymy. Mamy go tutaj. Okej. Okay. Okej. Okay. O, ten mi się podoba. Zdecydowanie. Jakby ktoś szukał. Ten fajny. No i teraz musimy ten styl zapisać jako przetańczy z tobą chcę, kurczę. No ale dobra, zapiszemy, czemu nie? Pamiętajcie, że fabrycznych stylów w instrumencie nadpisać się nie da, więc nie da się też nic zepsuć, więc spokojnie sobie edytujcie. Instrument nie pozwoli wam tej fabrycznej zawartości po prostu nadpisać i czegoś uszkodzić. Okej, okay, ikonkę sobie jakąś wybierzemy do tego stylu. Jakąś taką miłosną, jest coś takiego? Nie ma, ale jest jakiś wokal, wokalistka, dobra. Save. Teraz tak. Przytańczyć sobie zapisałem, fajnie. Przydałoby się zmienić nazwę. Rename. E dodamy w środek. Okej. I tą ikonkę zmienimy sobie na śpiewającą panią, okej, no to mamy. To mamy taki zestaw, a taki fabryczny. Jakoś tamten rimstick mi się bardziej podoba. Ja tylko tamtą brzmienie zmieniłem. Zapiszemy to.
żeby było ciekawiej, to damy don't save jeszcze. Sprawdzimy na... OK, wchodziliśmy na wariację D. Tylko zmienimy sobie styl na moje genosowe. I tak naprawdę możemy to zapisać. File, save. Yes. Jedziemy. Proszę cię bardzo, tutaj mała solóweczka Dorotka na skrzypcach będzie. Nie ma problemu. Janku, no co majstrujemy? Oczywiście repertuar ciąg dalszy. No, Andrzej, no nie załamuj mnie, no co ty, co ty. Dobra, no to na skrzypeczkach było różnych, na wiolonczeli też było, ale w oryginale gram to na saksofonie plus pianinko do wokalu. Klaudia śpiewa wokal, ja sobie tam brzdęgolę na pianinku. Tutaj nie trzeba po prostu już nic zmieniać, nie ma zresztą na to czasu, wszakże P kończymy i na dzisiaj temat zamykamy. Przez twoje oczy zielone, tutaj nie trzeba naprawdę też chyba nic ruszać. Teksty się przewijają, to działa, dobra. Przeżyj to sam. O, proszę bardzo. We'll be right back.
Dobra, gitarę sobie zmieniam od razu. Ta gitara i tak jest na przygrywkę, więc leci z głośnością na maksa. I tyle by było tak naprawdę w tym temacie. To wokalizery działają, teksty działają. Przeżyłam z tobą tyle lat, to chyba też jest numer, którego nie trzeba zmieniać. Przeżyłam z tobą tyle lat. Pszczółka Maja. O, jaki stary numer. Dance Fox, proszę bardzo. Będzie upu-cupu. Andrzej, wiesz co, to chyba wymaga tylko po prostu znajomości numeru. Nie ma z tym jakiegoś większego problemu. Po prostu musisz tak mieć odsłuchaną piosenkę, żebyś był w nocy o północy w stanie sobie tą przygryweczkę powtórzyć. Natomiast ja zawsze na początku tekstu mam, zobacz, w takim nawiasie kwadratowym CCC. To znaczy nie wcale, że cena czyni cuda, tylko że naciskam 3 razy C. I mniej więcej musi sobie moja wyobraźnia wiedzieć, jakie nutki idą dalej. I tak zapamiętuję tą przygrywkę właśnie. Po prostu trzeba mieć ograny numer. Będziesz, nie wiem, jak długo, jak często grasz, natomiast ja gram ten repertuar kilka lat tak naprawdę, to potem po prostu wchodzi w krew, mógłbym wstać w nocy o północy i taką przygrywkę sobie zagrać. Jeśli chodzi o repertuar, słuchajcie, dzisiaj to tyle. 21 stron mamy za sobą. Zostało jeszcze 8. Jeszcze 8 stron, na pewno w weekend pojawi się jeszcze transmisja, mam nadzieję, że zrobimy sobie też ze 2-3 stronki, zostaje nam tylko 5. W przyszłym tygodniu musimy totalnie zamknąć temat, bo chcę się skupić na nowych numerach, na nowych aranżacjach, na nowych produkcjach, bo tego nam w repertuarze brakuje, więc cóż, ja wam będę dzisiaj już dziękował za to, że byliście ze mną, zrobiliśmy całą literkę P, dwie strony, dwie strony takie pełne praktycznie. Numerów już za nami, czyli 20 dzisiaj było. No to cóż, moi kochani, ja wam dziękuję serdecznie za to, że byliście tego wieczoru ze mną. Przede mną jeszcze troszeczkę pracy dzisiaj. Jutro ta transmisja okaże się oczywiście na YouTubie.
Tam są te retransmisje. Troszeczkę w gorszej jakości niż na YouTubie, no ale wszakże, znaczy na Facebooku. No ale wszakże jest to jakość zmielona przez tego Facebooka, potem pobrany plik i wrzucony na YouTuba. Natomiast jak rzucimy sobie 1000 lajków na fanpage'u Akademii, a to już niedługo z tego co widzę, to przechodzimy z transmisjami na żywo na YouTuba. Tam będzie cały czas dobra jakość. Czy oglądacie to na żywo, czy też nie. I dźwięk będzie lepszy, i obraz również. Polecimy w Full HD. Jeśli oglądasz to już na YouTubie, to koniecznie subskrybuj kanał i dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego oczywiście życzę na tą końcówkę tygodnia. Dzisiaj czwartek, jutro piąteczek. Jeszcze raz trzymajcie się wszystkiego, wszystkiego dobrego dla was. Subskrybujcie Akademię, udostępniajcie, niech się niesie w świat. Hejo!